War never changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes. In the 21st century, war was still waged over the resources that could be acquired. Only this time, the spoils of war were also its weapons. Petroleum and uranium. For these resources, China would invade Alaska, the US would annex Canada, and the European Commonwealth would dissolve into quarreling, bickering nation-states bent on controlling the last remaining resources on Earth. In 2077, the storm of World War had come again. In two brief hours, most of the planet was reduced to cinders. And from the ashes of nuclear devastation, a new civilization would struggle to arise. A few were able to reach the relative safety of the large underground vaults. Your family was part of that group that entered Vault 13. Imprisoned safely behind the large vault door, under a mountain of stone, a generation has lived without knowledge of the outside world. Life in the vault is about to change. Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Zaczynamy kolejną serię na naszym kanale. Wracamy do Zagrajmy w klasyki, teraz Fallout 1. Moi drodzy, coś co zaczęło wspaniałą serię gier PC od Briana Fargo. Postapokaliptyczny świat, niepowtarzalny wręcz klimat. Jedna z moich ulubionych gier RPG ever. Oprócz dwójka moim zdaniem jest jeszcze lepsza, jedynka to wszystko po prostu zaczęło, więc mam do niej szacunek i sentyment i dlatego też powinniśmy ją koniecznie przejść w naszej serii Zagrajmy w klasyki, gierka stara z 1997 roku. Potem jest plan, żeby zagrać tam kilka gierek na NES-a krótkich, co nie? Tak jak ostatnio żeśmy grali, tam było tego kilka i następne byłby Fallout 1.5 Resurrection Mode, czyli fanowska gra, mod z nową historią, która odgrywa się pomiędzy pierwszą a drugą częścią Fallouta. Chciałbym zagrać oczywiście w polskiej wersji językowej jak najbardziej, więc wszystkich fanów Fallouta zapraszam do wspólnej zabawy, bo na pewno będzie warto sobie przypomnieć część pierwszą, zagrać w część półtora i potem w część oczywiście drugą też byśmy sobie zagrali, a pomiędzy tymi wspaniałymi klasykami będą jakieś krótsze gierki na NES-a dla retrofanów, którzy nie mogą się doczekać jakichś gierek typu Mega Man, Castlevania czy coś w tym stylu, także zapraszam do wspólnej zabawy, moi drodzy, zaczynajmy tą wspaniałą przygodę. Oczywiście, tak jak mówiłem, pomiędzy seriami z Zagrajmy w klasyki może być jakaś tam parę dni przerwy, bo ja najpierw najczęściej ogrywam te gry, a potem je dopiero nagrywam, bo te stare gierki nie wybaczają i można się naprawdę dużo przy nich męczyć. Fallout 1 już dawno grałem, mieliśmy kilka dni przerwy między naszymi seriami, ale już wracamy, także tylko przypominam, że może być te kilka dni przerwy, to nie jest tak, że codziennie, ale jak już zaczęliśmy serię, no to będzie codziennie, no chyba, że coś się wydarzy. Lećmy, nowa gra, moi drodzy. I tak, oczywiście sobie stworzymy postać. Ja tutaj nie będę za bardzo kombinował, żeby, wiecie, no... Po prostu nie będę za bardzo kombinował, nie? Żeby przejść może tak, bo podejrzewam, że można naprawdę grać przeróżnymi postaciami i z tego to się tak jakby wywodziło całe piękno też, że mogłeś sobie zrobić tutaj postać jaką chcesz i tak można było przejść grę jakoś tam. Także naprawdę można to zrobić na różne sposoby, jak widzimy mamy tutaj pełno umiejętności, pełno tutaj proszę was skilla, jeszcze jakieś dodatkowe cechy, co nie tutaj. To też było bardzo fajne i lubiłem się tym bawić kiedyś, jak pierwszy raz grałem w te gierki. A więc tak, może sobie polecimy. Jaką ty postać chciałem zrobić? Z reguły bawię się w retorykę. Broń... To była ręczna broń palna chyba. Pistolety, rewolwery, pistolety maszynowe i karabiny, broń ciężka. Wielolufowych, no.
Raczej będzie ręczna broń palna, z tego co pamiętam. Sobie pykniemy. Otwieranie zamków też jest w sumie dobre. Zawsze chyba w grach RPG. I tak też sobie chyba zrobimy. To w zasadzie mówię, no chyba każdy tak gra, tak jak ja to teraz robię. Można by jakiegoś tam spróbować z niego, nie wiadomo kogo go zrobić. Mamy tutaj jeszcze wiele różnych, kradzież, pułapki, nauki ścisłe, ale przechodząc tą grę ileś tam razy, stwierdzam, że no to będzie mój ulubiony chyba sposób. Można się skradać, co nie? Można się bawić bronią białą, walkę wręcz, można nawet dobrze komuś przypierdzielić czasami, tak czy siak. I tak, u mnie będzie bardzo ważna. Szczęście zabieram w zasadzie do zera. Szczęścia i tak nie mam. Zręczność jest bardzo ważna, musimy dodać, żeby na punktów akcji mieć jak najwięcej po prostu. Nie pamiętam ile tam było max, chyba 10, nie? Chociaż w sumie mogę odjąć i zaraz to zobaczymy. Percepcja też jest dla mnie bardzo ważna. I co my tu jeszcze mamy? Trochę mało tych punktów dają, nie? Okej, okay, jak to było? Siła, przydaje siła, określa liczbę punktów wytrzymałości. No, a wytrzymałość? Odporność na trucizny i promieniowanie, tempo zdrowienia o liczbę punktów otrzymywanych przy przejściu na poziom. No, no. Charyzma modyfikuje na reakcję innych osób na oraz sceny. Inteligencja. Określa liczbę nowych punktów umiejętności otrzymywanych przy awansie, dostępne opcje dialogowe i poziom wielu umiejętności. Inteligencja jest ważna tutaj, nie? Ale mamy tutaj jeszcze cechy, które nam to mogą podwyższyć, więc się najpierw tym może pobawimy dokładnie. I ja tutaj z reguły też dawałem. W rodzinnej krypcie udało ci się poświęcić na naukę więcej czasu niż innym, więc wyprawę zaczynasz z wyższym poziomem umiejętności, płacisz za to wolniejszym tempem nabywania nowych profitów. Nie. Chyba zdolniache brałem. Masz większe wrodzone zdolności niż ogół średniaków, więc nie poświęcasz szczególnej uwagi nauce. Każdy ze współczynników jest wyższy o 1 punkt, lecz wszystkie umiejętności są niższe o 9%, a przy awansie dostajesz o 5 punktów mniej. Tak, tylko że to jak jest wyższy, to nam od razu wszystko dodaje. Ja to myślę, że bardzo, że się opłaca brać zdolniache. To może opada wszystko, co nie? Ale to się można, to się po prostu zdobywa z powrotem, no problem, nie? Także tutaj już możemy sobie odjąć. Tu znowu, ach, nie mogę odjąć, szkoda. No, ale tutaj się wszystko pododawało, już mamy tą inteligencję lepszą. Można sobie siły, jeżeli ktoś chce odjąć. I te punkty się przydadzą, nie? Te punkty się przydadzą, dlatego ja to biorę. Zręczność. Dobrze by było na 10 na 10, bo mamy punktów akcji maksymalną teraz. Percepcja też jest zajebiście ważna. Zdolność widzenia, słyszenia, smakowania oraz zauważenie zwykłych rzeczy. Wysoka percepcja potrzebna jest strzelcowi wyborowemu i o to chodzi. Wpływa ona na inicjatywę oraz modyfikatory dystansu w walce na odległość. Także percepcja bardzo ważna. Ja bym sobie jeszcze właśnie bardzo koniecznie chciał inteligencję podwyższyć i myślę, że powinno być ok. Siła też, no szkoda, że więcej się nie da, nie? Może tak. Po 6 to i tak jest dobrze, tak jak tutaj mamy. No i mam jeszcze jedną chyba cechę. Tak. I w zasadzie tutaj się zawsze zastanawiam i nie wiem, co mam wybrać. Nie masz czasu na celowanie konkretne części ciała wrogów, gdyż do tego już szybciej niż zwykli. Użycie broni kosztuje cię każdorazowo o 1 punkt akcji mniej. To jest chyba dobre, co? Znaczy nie ma tutaj napisane, że to mi zabiera na przykład możliwość celowania całkowicie. Jest, że nie mam czasu, co nie? Szczerze mówiąc nie pamiętam. Ja chyba zebrałem tutaj na fazę krwawą miatkę, bo nie wiedziałem co naprawdę wziąć następne. Bo to chyba było zawsze wszystko. Jeszcze pozwolicie, że sobie przejść, że to... Szybki metabolizm. Drobna postura. Nie drobnujesz gabarytami. Tutaj odbiera mi udźwig, więc nie chcę tego.
Liczba twoich punktów akcji ulega zmniejszeniu, na to się nie możemy zgodzić absolutnie. Jednoręczność. Jedna z twoich rąk jest skrajnie dominująca. Celujesz w broniach jednoręcznych, lecz obsługa broni dwuręcznych sprawia ci kłopot. Właśnie coś za coś jest, co nie? Twoje ataki wykazują wiele finezji. Zwykle nie wyrządzasz nimi zbyt wielu szkód, lecz za to częściej zadajesz trafienia krytyczne. To nie... Kamikadze, nie zwracasz uwagi na żadne zagrożenia, więc w trakcie walki działasz dużo szybciej niż inni. Obniża to klasę pancerza do wartości tego, co okrywa twoje ciało. To chujowo. To nie, absolutnie. Ciężka ręka, można komuś przyjebać. Szybki cyngiel, gdybym... Nie pamiętam właśnie, wziąłbym to, ale chyba nie będę mógł celować faktycznie, a lubię sobie czasami przycelować, w końcu po to brałem percepcję wysoką. Więc wezmę sobie chyba... W okresie dorastania twoje studia skupiały się na umiejętnościach cywilnych. Co za tym idzie, do początku wyprawy dysponujesz sobie umiejętności bojowymi? Nie. I to jest takie, co by tu wziąć, nie? Ja sobie wezmę w takim razie krwawą jatkę chyba. Możecie nazwać to failem. Jeszcze się zastanawiałem nad tym szybkim cynklem, ale niemoc może... Co mi to zmienia? Tutaj nie widzę, żeby coś się faktycznie zmieniało. Ale może nie będę miał tej opcji celowania, to by było chujowe. Więc wezmę sobie krwawą jatkę, będzie weselej i lecimy. Ha! You're here. Good. We've got a problem. A big one. The controller chip for our water purification system. Procesor sterujący naszym systemem uzdatniania wody wyzionął ducha. Nie możemy wykonać nowego, a proces jest zbyt złożony, by prowadzić go z ominięciem systemu. Mówiąc prosto, kończy się nam woda pitna. Nie ma wody, nie ma krypty. To sprawa o kluczowym znaczeniu dla naszego przetrwania. A mówiąc szczerze, myślę, że jesteś jedyną nadzieją, jaką mamy. Musisz wyruszyć na zewnątrz po sprawny hydroprocesor. Szacujemy, że mamy 4 do 5 miesięcy, zanim w krypcie skończy się woda. Potrzebujemy tego procesora. Zaznaczyliśmy na twojej mapie położenie innej krypty. Sądzę, że to dobre miejsce na początek. Słuchaj, tylko uważaj na siebie, ok? Tak, moi drodzy, właśnie się zaczyna... nasza przygoda. Wysłani przez... Jak on się dokładnie nazywał? Krypt... Volt... Przez szefa, co nie? Wodza. Na misję. Które jeśli nie podołamy, to będzie po wszystkich, nie? Dlaczego akurat nas wybrał? Wiadomo. Kto kogoś musiał wybrać. No i jesteśmy. Ale daleko, nie? I tak się zaczyna zabawa, moi drodzy. Tym, którzy jeszcze nie znają, wytłumaczę. Tutaj mamy nasz paseczek. Ogólnie teraz weszły te nowe. Proszę ja was. Rozdzielczości. Ta może być trochę daleko. No i tak, oczywiście wybieramy sobie, mamy tutaj bronię, to możemy je zmieniać, tylko że ja nie mam innej chyba oprócz oprócz tego, że jestem bez broni, jakiś tam chyba nóż jeszcze mi dali. I radź sobie, człowieku. Tu właśnie możemy przycelować ewentualnie. Jest procent możliwości tego, że się ewentualnie uda lub nie. Na początek szczury i tak sobie zmieniamy bez broni celowania lub nie. Tutaj ile punktów akcji nam zabierze, tu ile punktów akcji mamy. Gra turowa. Dlatego ważne było dla mnie zawsze, żeby wziąć sobie jak najwięcej punktów akcji, bo najwięcej można po prostu w czasie swojej tury wtedy wykonać ruchu. I można oddać turę, nic dookoła nie ma za bardzo, więc walka się kończy i wychodzimy z turowego systemu w tej chwili. Wchodzimy tu w ekwipunek, no i faktycznie jest pistolet, steampaki nas leczą, można na wszystko taką latareczkę, znaczy lunetę sobie i jakiś tam opis tego będzie.
jeżeli ktoś chce. Wytrychy się mogą przydać, flara. Tak naprawdę tutaj, jak teraz jestem z nimi, tymi szczurami, to mogę je albo naklepać ręcznie. I warto to robić, bo jest tam przydatny experience points na początku, doświadczenie wszelakie, więc zajmiemy się tym. I tak samo jak mam tutaj nóż, to albo może być wymach, albo może być pchnięcie, też można przycelować. I procent, jaki nam się uda, jako że nie jestem specem właśnie w tego rodzaju broni, no to ten procent na początku będzie mniejszy. Ja od razu poszedłem w strzelectwo, żeby... No, szkoda mi amunicji przede wszystkim na to, żeby to w ogóle... No i dzięki naszej krwawej jadce te szczury tak pięknie się rozpierdalają, za przeproszeniem. Ale mamy od razu weselej. I po prostu przez to trzeba przebrnąć. Tutaj jest wejście do naszej krypty, legendarnej krypty numer 13, od której wszystko się zaczęło. Naprawdę wspaniała, moim zdaniem, seria gier. Już tam pomijając niektóre wpadki, typu te gry od Bethesdy, ale jeżeli chodzi o tego Fallouta na przykład w 3D, no to najlepszy jak dla mnie jest Fallout New Vegas. Myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, bo nie jest to taka losowa strzelanka może typowa od Bethesdy, tylko to jest coś bardziej pod RPG podchodzącego. No i tutaj oczywiście jedynka i dwójka, jeszcze w tego moda półtora to nie grałem, ale właśnie słyszałem o nim bardzo dobre opinie, a wszyscy czekali na tego rodzaju Fallouta, więc myślę, że warto będzie zagrać i sobie po prostu sprawdzić tego gościa. Tutaj zapomniałem ostatnio przeszukać. Także dla mnie to będzie czysta przyjemność, mam nadzieję, że dla was też. Wszelkie sugestie, na przykład jeżeli wolecie, żeby jednak kamerkę przybliżyć bardziej, w sensie nie moją, tylko ich, albo pozbyć się mojej kamerki, jeżeli chcecie, to też mogę to zrobić tam. Z tym, że weźcie pod uwagę fakt, że nagrywam kilka odcinków pod rząd, ponieważ nie mam innej możliwości na tą chwilę, więc ewentualne zmiany zaaplikowane zostaną po kilku odcinkach dopiero. Tak czy siak, wszelkie sugestie, chodzi o to, żeby nam się jak najprzyjemniej to oglądało i nagrywało, więc jeżeli może mniejszą rozdziałkę chcecie, żeby tu była w grze, bo ten koleś jest za daleko, czy coś w tym stylu, nie? Może wolicie, żeby sprawy miały się bliżej, chociaż jak dla mnie w sumie jest ok. Czy mówię, wolicie, żeby tak jak nagrywał, jak w starych seriach z Baldur's Gate, że nie ma mojej kamerki, tylko wam czytam wszystko. To, że będę wam czytał, to na pewno, ale... Także to wszystko jest do rozkminienia, jak macie ochotę. Dopiero zaczynamy, chociaż gierka nie trwa jakoś zajebiście długo, chyba z 20 godzin nam powinno zejść, żeby ją przejść. Ale jako, że gramy tak odcineczek z reguły pół godziny, bo gierka już nie jest takim NES-owym jakimś tam małym klasyczkiem, co można odcinki po 20 minut zrobić, tylko jest właśnie dłuższa, bo już te 20 godzin są, to jakieś pół godziny będzie odcinek, no to będzie tak czy siak 40 odcinków około, czyli ponad miesiąc, więc usiądźcie wygodnie i życzę wam miłej zabawy, miłego oglądania przede wszystkim. I leci nam tutaj exp po zakończeniu walki. Za pokonanie swoich wrogów zyskujesz 25 punktów doświadczenia. Nie zapomnijmy zapisywać, bo kierka lubi czasami wywalić mimo wszystko do pulpitu. Zdarzyło mi się, jak przechodziłem sobie ją, przypominałem sobie parę miesięcy temu, to zdarzyło mi się tak na całą grę, że mnie wywaliło z 5 razy do pulpitu, nie? No to na 20 godzin 5 razy to nie jest jakoś hiper dużo może, ale to może być, może się zdarzyć, nie? Oczywiście wersja z GOGa tutaj, ze spolszczeniem ściągniętym z internetów. Czysta przyjemność. Stare, dobre, klasyczne RPGi, gdzie to jeszcze... gdzie to było fajne po prostu. Chociaż te nowe, klasyczne RPGi, które teraz wychodzą, też nie są najgorsze. Chociażby właśnie... No już Pillars of Eternity to już jakiś czas temu, no kilka lat temu wyszło, ale i tak, to są takie świeższe czasy, można powiedzieć, nie?
a na przykład Divinity Original Sin, no, to też polecam wszystkim, jeżeli lubicie takie klasyczne RPG. A jeżeli chodzi o klimaty postapokaliptyczne, to nie jestem do końca pewien, teraz Wasteland 3 ma wychodzić podobno, ale ten Wasteland 2 tak średnio. Nie lubię, jak takie gierki są spłycone. Fajnie, że mamy tutaj, widzieliście dużo tych cech do wyboru, chociaż na początku profitów nie za dużo, ale co kilka poziomów dostajemy kolejny nowy, więc myślę, że spoko, nie? Możemy sobie coś tam wybierać. I to nie to, co było wcześniej, tylko coś nowego i to jest zajebiste. I po co to spłycać? Nie wiem, to nie jest jakieś takie zajebiście skomplikowane przecież, więc po co? To tylko tak właśnie trochę psuje rozgrywkę bardziej, bym powiedział, niż cokolwiek innego. Fallouta też zawsze chciałem nagrać, mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Tylko, że mówię, na początku musimy przebrnąć przez nieudolność naszego bohatera, ale exp się przydaje, dlatego... Możecie się pochwalić w komentarzach, jakie postacie wy najbardziej lubicie robić. Bo ja z reguły właśnie dawałem w retorykę, żeby mieć jakieś fajne opcje dialogowe. No i w strzelectwo, tak jak to zrobiłem teraz, tylko że... jednego tego profitu nie byłem do końca pewien, muszę przyznać, czy powinienem był go brać, czy nie. Z tym celowaniem. Myślę, że bardzo dużo daje też w tej grze dźwięk i nie chodzi mi tylko o ten ambient muzyczny, który jest w tle zajebisty zresztą. Tylko w ogóle wszystko, chociażby to. Co nie? To jest naprawdę, moim zdaniem, to daje bardzo dużo. I tak samo jak pojawia się nowa informacja tutaj w naszym okienku i ten dźwięk tego pojawiania się, mi się wydaje, że to jest... że to daje, że to bardzo dużo daje, że gdyby to było inne, to to by nie było to samo. Znaczy wiadomo, nie? To by nie było to samo, gdyby było inne, ale... nie byłoby aż tak dobre, gdyby to były inne dźwięki, mam wrażenie, że mi to daje dużo klimatu. Może to jest to, zawsze staram się szukać tego, co stoi za sukcesem, bo czemu nie? Bez zawiści oczywiście. Okej, to już chyba ostatnie szczury w tej jaskini. Także gierkę będę przechodził tak, jak pamiętam, że sobie przechodziłem wcześniej. Może nie wszystko zrobię, może nie tak, jakbym chciał, mi wszystko wyjdzie, ale jakoś to pyknie, nie? Na pewno większość wam pokażę, przypomnę. No i tak, on nam zaznaczył tutaj do krypty 15, mieliśmy pojechać, zobaczyć, zobaczyć, czy tam nie mogą nam pomóc tym hydroprocesorem. I tak wygląda nasza podróż na tą chwilę. Ale po drodze spotykamy jakąś inną mieścinę. 11 grudnia 2161 roku, godzina 12.07. Po drodze napotykamy cieniste piaski. Schowaj broń na czas pobytu. Rozejrzyjmy się tutaj. Ja myślę, że takie oddalenie jest ok. Mam takie wrażenie, że powinno być spoko. Dzień dobry, nazywam się Seth. W czym mogę pomóc? Potrzebuję informacji. Informacji o czym? Chcę się dowiedzieć czegoś o tym miejscu. Cieniste piaski to pokojowa wspólnota. Mamy system nawadniania, więc możemy uprawiać pola. Gdyby nie bandyci i rod Skorpiony, nie mielibyśmy żadnych kłopotów. Aha, jeszcze jedno. Znowu, może to być jeszcze dłuższa seria niż przewidujemy, no bo ja będę wam wszystko czytał po prostu. Lubię to robić i tak fajnie było w Baldurach to nagrywać, więc teraz też tak będę robił. Dla dobrej wczuty, chcę się dowiedzieć czegoś o Rad Skorpionach. Te cholerne Rad Skorpiony nie polują na nasze braminy od kiedy się tu przenieśliśmy. Nie ma tygodnia, żeby kogoś nie zatruły, gdy próbuję je wygonić z zagród. W zeszłym tygodniu zabrałem mojego brata. Jarvisa, Razlo, nasz doktor szuka antidotum. Jeśli możesz nam pomóc, to pomów z naszym wodzem Aradeszem. Okej, to wszystko. Musisz pomówić z Aradeszem, naszym przywódcą. Lubi poznawać wszystkich gości. Powinien przebywać w naszym ratuszu, to ten budynek na południe stąd.
I tak, już się dowiadujemy od razu, że tutaj mają jakieś problemy. Nam by się oczywiście coś tam przydało, jakiś ekwipunek and shit. Więc warto będzie spróbować im pomóc, jakieś problemy z skorpionami. Witaj w cienistych piaskach, przybyszu, nazywam się Katrina. Moim zadaniem jest witanie takich jak ty i pomaganie im w zrozumieniu wioski. Z reguły mnie jest potem problemów, jeśli mnie wysłuchają. Szukam hydroprocesora, widziałaś coś takiego? Owszem, mój dawny dom, Krypto 15, miał coś takiego. Nie byłam tam od kiedy mnie zostałam ranna, ale może uda ci się tam znaleźć to, czego szukasz. Ktoś mówił, że próbował rozejrzeć się po krypcie. Ale było ciemno i winda była zepsuta. Mam nadzieję, że się przygotujesz. Tak, czyli od razu sugestia tego, żeby nie iść tam z bomby. Rozejrzeć się może tutaj. Skąd wezmę lepszy sprzęt? Musisz robić to, co my. Bierz to, co znajdziesz lub handluj. Gdy ktoś cię zaatakuje, może udać się zabrać coś twoim wrogom, jeśli pożyjesz dość długo. Nasza społeczność jest nastawiona pokojowo, więc handlujemy, kupując przede wszystkim to, czego sami nie produkujemy. I tutaj ona może nam powiedzieć jeszcze jakieś takie podstawowe rzeczy, co mogę zrobić, gdy odniosę rany. Ja to wszystko wiem. Opowiedz mi o reszcie świata. Sama wiem bardzo mało o świecie zewnętrznym. Uciekłem z krypty, gdy ją zaatakowano. Byłam poważnie ranna i nie pamiętam za bardzo, co się działo. Darma mnie strzegł i znaleźli mnie miejscowi. Teraz tu mieszkam. Znasz już Iana? To strażnik karawany, który został ranny. Dochodzi do siebie w stróżówce, tam, wskazuje na wschód. Wie więcej ode mnie o świecie. No i tu kolejny jakiś Ian. Powiedz coś o sobie. Moje życie było bardzo nudne. Wychowywałem się w krypcie. Żyłam tam przez wiele lat. Było nas zbyt wiele, żeby żyło się źle. Nastąpił rozłam, wielu ludzi odeszło, zabrali ze sobą najlepszy sprzęt. Niektórzy z nas próbowali pozostać w krypcie, ale wtedy nas zaatakowano. Zostałam ranna i trafiłam tutaj. Teraz staram się być pomocna. Na razie to wszystko. Dzięki. Tak, my jak zerkniemy sobie na Pipoja swojego, tutaj nam pokazuje, że mamy tylko 144 dni, żeby znaleźć hydroprocesor, ale nie bójcie się, coś wymyślimy. Nie każdy nam powie coś nowego, więc nie z każdym jest sens rozmawiać, nie? Witaj przybyszu, rzadko to widujemy takich jak ty. Dlaczego? W cienistych piaskach nie potrzeba ludzi z Huba, z Łomowa czy skąd ty tam jesteś. Sami sobie doskonale radzimy. Ostatni kupiec z Huba sprzedał nam uszkodzoną pompę irygacyjną. Dość mamy waszych ciemnych sprawek. To nie tak, jestem zupełnie inną osobą. Może i tak, wydaje mi się, że trochę się od nich różnisz. Coś ci powiem, idź pomów za Radeszem, znajdziesz go w centrum osady. Dzięki, na razie. Dobra, jeszcze tu wrócimy na górę do tego typka. Myślę, że ten ratusz jest tutaj chyba. Tutaj jest lekarz, z tego co pamiętam, po lewej. I to Aradesz. Kurde, odejdź. Greetings. Your business in Shady Sands might be... Witaj, czego możesz szukać w cieniastych piaskach? Jestem z krypty na zachodzie. Moi ludzie umierają z pragnienia i muszę zdobyć hydroprocesor, żeby mogli przeżyć. Wędrowcze, uwierzę ci na razie. Możesz przebywać w cienistych piaskach, lecz ostrzegam cię, że każdy twój ruch będzie obserwowany. Zastanawiam się, czy mogę zadać ci kilka pytań. Co się dzieje w okolicy? Ach tak, wielkie sfory rad skorpionów wyzbijają nasze stada. Nie wiemy skąd przychodzą, niebojętnie ile zabijemy, ciągle jest ich więcej. A teraz te potwory atakują moich ludzi. Razlo próbuje odkryć lekarstwo na ich jad, ale nie jestem pewien, jak mu to wychodzi. Cóż, pomogę wam się ich pozbyć. Tak, proszę, porozmawiaj z Razlo. On posiada znacznie więcej informacji o tych stworzeniach niż ja. Jakby było za głośno, to na następnym tym to może autodaka włącza albo ściszę po prostu. Myślę, że muzyka nie jest na pewno za głośna ewentualnie, a może zrobię to teraz już jak tu jesteśmy. Głośność ogólna, mowa po prostu dam ciszy. To powinno wystarczyć, tak naprawdę.
Więc Razla to będzie tutaj chyba. Tak. Mogę ci w czymś pomóc? Co wiesz o rad skorpionach? Niewiele. Wygląda na to, że są to wyjątkowo olbrzymie odmiany północnoamerykańskiego skorpiona cesarskiego. W przeciwieństwie do tego, co wynikałoby z mojej wiedzy medycznej, ich jad jest silniejszy, ale nie słabszy, jak można było oczekiwać. Set na nie poluje, pomagając im w niektórych badaniach. Sposób, w jaki tak olbrzymie stworzenie może powstać na drodze naturalnej ewolucji, czy nawet na skutek promieniowania, to przekracza moją wiedzę. Dysponujesz rozległą wiedzą. Co robisz w takim miejscu? Doktor Kostucha ze Złomowa trochę mnie nauczył. Fakt, że mieszkamy w kamiennych domkach, wcale nie oznacza, że jesteśmy mniej inteligentni albo gorzej wykształceni. Miłego dnia. Okej. Okay. Seth to był chyba ten typ. Tak. Ale... jeszcze tutaj zagadamy. Strażnicy. I krępy mężczyzna. Witaj, jesteś tu chyba po raz pierwszy. Jak się nazywasz? Jestem Krwawy Joe. Miło cię poznać, ja jestem Ian. Co tu robisz? Pracowałem jako strażnik dla kupców z hubu. Podczas napadu na jeźdźców zostałem postrzelony. Zostałem tutaj, bo miejscowi pomagają mi wrócić do zdrowia. Dodatkowo moja znajomość świata zewnętrznego czyni mnie tu użytecznym. Cieniste piaski są teraz moim domem. Od czasu do czasu odwiedzam nawet Złomowo albo hub, żeby trochę pohandlować, ponieważ jestem tu jedyną osobą, która kiedykolwiek rzeczywiście bywała poza osadą. Gdzie jest ten hub i Złomowo? Hub to wielki ośrodek handlu daleko na południe od Cienistych Piasków. Rządzi nim kilka różnych karawanowych grup kupieckich. Kupcy wodni, karmazynowa karawana i wszędobylscy handlowcy. Złomowo jest stąd kawał drogi na południe i odrobinę na zachód. Jest mniejszy od hubu, ale mimo tego to dobre miejsce, żeby wpaść na drinka. Nadzoruje je jegomość, który nazywa się Killian Darkwater. To tamtejszy sklepikarz, szeryf i burmistrz. Dzięki. No cóż, Krwawy Joe, co mogę dla ciebie zrobić? Czy mógłbyś mi odrobinę pomóc? Przydało mi się twoje doświadczenie. Kusząca oferta, jako że tutaj robi się nudno. Umówmy się tak, standardowa stawka, setka kaps i ubijamy interes. Może być zamiast tego udział w zyskach? W porządku, pomogę ci w zamian za część łupów. Ruszajmy, dobrze będzie wrócić do akcji. I dołączy do nas Ian właśnie. I już mamy kolegę. I tu możemy z nim pohandlować z tym, że tutaj to jest takie... śmieszne w zasadzie. Znaczy ja rozumiem, że my w sumie dopiero co się poznaliśmy, więc to jest spoko, że on nie chce nic ode mnie wziąć. On weźmie coś za darmo, ale nie da mi nic, tak jakby, jeżeli mu się to nie opłaca. Czyli na zasadzie, że jeszcze się nie dogadujemy, ale to... Na początku to ma sens, ale później... Po tylu przejściach, jakie razem przeszliśmy, to już powinien tak jakby mi ufać trochę bardziej i nigdy to się nie wydarzy, więc zawsze nie ma tak, że ja mu coś dam, albo że on ma coś, czego ja zajebiście potrzebuję i on mi to da. Nie ma takiego czegoś. Musi być zawsze wymiana, nie? Coś za coś. Tak jakbyśmy nigdy nie stawali się taką pełnoprawną drużyną, co nie? W jakich broniach jesteś biegły? Dobrze strzelam z prawie każdego pistoletu i potrafię się też posługiwać pistoletem maszynowym. Wiem także, jak się obchodzić z nożami. Okej. Okay. Na razie zakończymy. I na tym sobie zakończymy też dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, w następnym spróbujemy zająć się problemem rad skorpionów w Cienistych Piaskach. A więc taki standardowy jakby schemacik tutaj mieliśmy tego, że jest jakaś mała mieścina, oni mają mały, w miarę problem, nie za duży, który można, jedno zadanie w zasadzie, tak, można załatwić to za jednym zamachem. Załatwić rad skorpiony, dostajemy od trzech innych osób, dostajemy po garści informacji, przy okazji uczymy się trochę mechaniki gry, następnie wyruszamy na wyprawę, robimy dla nich to i dostajemy za to nagrodę. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Oczywiście w tym pięknym świecie, może niezbyt
chętnie pożądanym, jeżeli chodzi o nasze prawdziwe realia, ale jest naprawdę klimat świetnie stworzony, więc myślę, że będziemy się bawili dobrze. Ja się bawię świetnie, jak zawsze. Zostawcie po sobie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy w klasyki Fallout. Na razie.